Moja dziewczyna to fanatyczka Harry'ego Pottera. Od momentu, kiedy dowiedziała się, że jedzie na wycieczkę do jego domu, nasze życie przestało istnieć. Nie uprawia już ze mną seksu. Nawet przy ręcznej robotce wykrzykuje Bilgardium Leviosa! Lol. Ale niezwykłe Leviosa! Ale Leviosa! Tak jak Hermiona Granger uczyła w Kamieniu Filozoficznym. Jak wrzucę poduszko brudne skarpetki, to krzyczy O nie! To śmierci! Próbuje je potem ubrać. Budają niby jakąś magiczną moc. Podobno ma być niewidzialna swoją drogą. Po zapachu skarpet nie dziwne, że jej unika. Więc powiedzmy, że działa. Jedyna szansa na seks poza oglądaniem porno parodii to to, że nadal łyka bajkę, Że w woże, zamiast jaj, są jej ulubione kolorowe fasolki. I musi ssać tak długo, aż odkryje jaki to kolor. Zajwisty wałek, nie? Z pozoru tak. Jednak okazuje się, że szlachetnie obdarzona blondem, różowy pasek. Jest ambitna, to prawda. Nie znacie bólu kutasa po 30 razie. Kiedy źle rzuciła zaklęcie. Kur za każdym Razem to samo. Albo jej się literka pomyliła, a tu za wolno odgięła nad garstek. Moje życie od momentu spotkania jej zamieniło się w komedio-dramat. Sporno akcentem. Od teraz muszę mówić, droga czarownico, trzeba wyczyścić różdżkę. Albo zrobię przegląd komnaty tajemnic. Kiedy dochodzi do seksopodobnych podobnych akcji, każe mi telepać głową w dziwny sposób i wydawać jakieś dźwięki w stylu. wziu, wziu! Łapie za nogę w kolanie na odwróconego jeźdźca i zaczyna wziu, się jazda. Wziu! wtedy jest ostro. Mówi, że nic ją tak nie jara, jak ujeżdżanie Nimbusa. No kurwa. Koniec końców chyba zmienię laskę. Na no taką, która lubi gwiezdne wojny. Wizja ciągłego trenowania walki mieczem jest zachęcająca. Tylko gorzej jak się kurwa Jar trafi.